Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam komendę attribute, która pozwoli nam modyfikować statystyki naszej postaci. Może najpierw zacznijmy od tego, że komenda attribute wyszła w wersji 1.16, co oznacza, że w niższych wersjach nie będziecie jej mogli użyć. I to co robi ta komenda, będziecie mogli zrobić tylko poprzez jakiegoś plugina, moda bądź modyfikowanie plików Waszego save'a. Przejdźmy może teraz do szkieletu tej komendy, a zaczyna ona się z ukośnika attribute selektora i w tym miejscu możecie napisać swój nick, bądź jakiegoś gracza lub moba. Robimy to poprzez najechanie kursorem na swój cel, wpisujemy ukośnik attribute spacja oraz w podpowiedziach powinniśmy znaleźć jego unikalny identyfikator, który skopiujemy i wpiszemy w miejsce wyżej wspomnianego selektora. W następnym fragmencie wpisujemy nazwę atrybutu, który chcemy zmodyfikować. Listę wszystkich statystyk znajdziecie w opisie, również informacje o tym na jakich mobach możecie użyć poszczególne atrybuty oraz jakie można zastosować na gracza. Teraz przykładowo wpiszemy minecraft co odnosi się do maksymalnego zdrowia bytu, innymi słowy liczbie serduszek. Dalej mamy do wyboru dwie opcje base oraz get. Zacznijmy od tej krótszej czyli get, na której cała komenda już się kończy, a po wciśnięciu Entera wyskoczy nam wiadomość zwrotna o aktualnej wartości podanego atrybutu. Natomiast base rozwiąże się na dwie kolejne opcje set oraz get. Po wpisaniu get również wyskoczy wiadomość zwrotna, tylko że tym razem o bazowej, czyli tej domyślnej wartości atrybutu. Set służy do ustawiania wartości statystyk, oraz w kolejnym fragmencie trzeba będzie wpisać liczbę, którą chcemy ustawić. Przykładowo wpiszemy sobie 40, co odpowiada 20 serduszkom. Teraz może szybko zaprezentuję, jak działają poszczególne atrybuty i je krótko opiszę. Na pierwszym miejscu pójdzie armor, który dodaje nam punkty armora bez potrzeby noszenia żadnej zbroi. Na drugim miejscu jest armor tognet który dodaje nam wytrzymałość zbroi. Kolejnym jest atak Damage, który dodaje nam obrażenia od ataku i będziemy mieli więcej nawet z rączki. Kolejnym jest atak Knockback, który dodaje nam dodatkowo odrzut, niestety nie można go zaaplikować na gracza, niestety tylko na moby. Kolejnym jest Atak Speed, który dodaje nam prędkość ataku i również z rączki możemy sobie to ustawić. Dalej mamy Flying Speed, który działa tylko na fantomy i inne takie latające stwory, i to niestety nie działa na gracza. Dalej mamy follow range, który działa tylko na moby atakujące i oznacza to odległość, jaką musimy stanąć od danego moba, aby nas zaczął gonić i atakować. Dalej mamy knockback Resistance, który możemy już zaplikować na gracza i on ustawia odporność na odrzut. Kolejną statystyką jest lag, którą może opiszę w innym odcinku, ponieważ y, troszkę. Tutaj by trzeba było mówić. Dalej mamy max health, który pokazałem na przykładzie w tym odcinku, więc zaraz że tego nie będę musiał już tłumaczyć. Dalej mamy movement speed, czyli prędkość poruszania. Możemy to zaplikować na wszystkich graczy, na moby itd. Dalej mamy jump strength, który dodaje nam wysokość skakania. Niestety można zaplikować go tylko na konie. Niestety nie można tej statystyki ustawić na graczu. I ostatnim mamy zombie, spawn reinforcements czyli posiłki zombiaków i można je ustawić tylko na właśnie zombiaki. Także ja jestem już po zmontowaniu i nagraniu całego odcinka, mam pewien problem, tylko nie wiem co dawać w tle filmu, czy jakiś gameplay z survivala, czy jakiś bedwarsy, czy, czy jakieś minigry z minecrafta, czy coś innego. Yy, możecie napisać propozycję w komentarzu, no i co, jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, nie każdy musi znać tą komendę i ją doskonale rozumieć. Więc to by było na tyle z tego odcinka, trzymajcie się, no i widzimy się za tydzień bądź wcześniej. Cześć!